wklejamy do niego taki naszyjkę. Wklejamy w taki sposób. Potem przyczepiamy do niego rogi, żeby rogi szły w swoją stronę, na nogówkę. Do głowy przyczepiamy taką poszyję, żeby była pod innym kątem względem głowy. Przyczepiamy ją do takiego tułowia wrzuconego w górę, tak samo jak głowa. Bierzemy płaski element, zamontowujemy go na górze. Bierzemy czarne takie elementy, dwa. Znaczy nie muszą być czarne, ale to zależy od tego, jakiego smoka bierzemy. Takie, tak to nawiedzamy. Bierzemy czarne skrzydła, montujemy je w sposób taki. Bierzemy drożki, ja akurat przy sobie miałem tylko przejrzyste, dlatego akurat przeźroczyste, jak to wygląda. Bierzemy klocek taki czarny, tak jak był w szyi. Bierzemy okrągły, podwójno-studowy klocek z Kobi. Bierzemy taki klocek, czepiamy go na ogon i czepiamy taki czarny kolec, duży, nie ma. Chyba jeszcze mały. Tak się prezentuje smak. Dziękuję za oglądanie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i cześć, do następnego odcinka.